społeczność ma kolejne pytania. Czy obserwując działania konkurencji, rozważacie stworzenie na przykład innych sposobów skanowania ludzi niż komora? Co zrobicie, jeśli technologia rozwinie się w kierunku łatwego i szybkiego skanowania za pomocą chociażby telefonu komórkowego? Słuchajcie, nie da się na to pytanie odpowiedzieć kilkoma zdaniami i postaram się to maksymalnie skompresować. To żadne zagrożenie. Słuchajcie, mówimy o technologii, która rozwija się od lat 90. i fotogrametria jest najlepszą i najdoskonalszą technologią do odwzorowania koloru, struktury, ale przede wszystkim zamrożenia człowieka w bezruchu. Pamiętacie? 0,01 sekundy. Nie mamy takiej możliwości, żeby telefonem zrobić pełen skan, już nie mówiąc o 96 zdjęciach, już nie mówię o jakości matrycy i wielu innych rzeczach. Po prostu nie jesteśmy w stanie uzyskać nie tylko takiej jakości, ale zrobić tego skanu bez poruszenia. Proszę bardzo, żebyśmy to rozróżnili. Fotogrametria po to powstała w takim, a nie innym urządzeniu, takie, a nie inne ograniczenia co do gabarytu mamy, by móc stworzyć najbardziej profesjonalne urządzenie do zaciągania rzeczywistości do świata wirtualnego. Pragnę Wam powiedzieć, że duzi giganci, którzy zarządzają danymi, jak social media, jak Facebook, Instagram, zdecydowali się na cartoons, czyli na zastosowanie Twojego płaskiego zdjęcia, które tak naprawdę jest zdjęciem nijak przestrzennym i jeszcze dodatkowo zanimowanym. Czyli najbardziej czujesz się postacią z kreskówki, a nie realną daną. Więc rozdzielmy te dwa światy, to żadne zagrożenie, żadna konkurencja. Czy my jesteśmy na to otwarci? Oczywiście, że tak, bo jesteśmy otwarci na partnerstwa, na wymianę takich danych i na zbudowanie wspólnego środowiska do jego zarządzania. Natomiast jeżeli chcemy rozmawiać o prawdziwym pliku 3D, przestrzennym, zarządzaniu swoim awatarem, jak najdokładniejszym, mówimy o pełnym skanie 360 i nie ma na dzień dzisiejszy lepszego rozwiązania niż fotogrametria w takim, a nie innym ujęciu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to lata 90., przeszliśmy daleką drogę, to już inne urządzenia, inne aparaty, lepsze matryce, lepsza jakość, kształt, inne oświetlenie. Słuchajcie, tutaj diabeł tkwi w szczegółach, więc kompletnie się tego nie bójcie. I ja wiem, że jeszcze część ludzi pójdzie dalej i powie, że mamy AI i AI będzie to zamieniał i że będziemy wyciągali masę różnych ciekawych rzeczy. Słuchajcie, jasne, będziemy, ale pamiętajmy o dwóch rzeczach. AI musi mieć dane wsadowe i dane, podkreślam, dane pozyskujemy my. I to jest kluczowe, że im dokładniejsze dane, tym możemy przyuczyć algorytmy do znacznie lepszej, bardziej efektywnej pracy. To jest jedno i bardzo bym Was prosił, nie wierzcie w takie rzeczy, jak oglądamy czasami w telewizji, że mamy program detektywistyczny, gdzie została obrączka na stole i nagle zwykła kamera o słabej rozdzielczości robi taki zoom, że nagle szczytujemy datę, imię, nazwisko w środku tej obrączki. To jest niemożliwe. Pamiętajcie o pikselozie, jaka występowała kiedyś. Pamiętajcie, jak kiedyś wyglądał game. I game to były pierwsze gry, były takie punktowe, pikselowe, że wiecie, składały się dwie na przykład kreseczki, które odbijały piłeczkę, czyli jeden piksel. A jak wygląda dzisiaj gra? Kompletnie dwa różne światy. Pamiętam ten świat. Bardzo ciekawy swojego czasu. Nowe technologie cały czas się rozwijają. Powiedzieliście, że dopiero w czwartym kwartale 2023 roku będzie możliwość udostępniania swoich skanów zewnętrznym firmom, aby na nich zarabiać. W takim razie jakie będą pierwsze zastosowania dla naszych skanów? Czy w ogóle będziemy ich mogli do czegokolwiek używać przed uruchomieniem Marketplace? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, to tak naprawdę nie jest odległy termin. Raz jeszcze powtarzam, to, że my jesteśmy gotowi z najwyższą jakością, to, że nasz partner może odebrać tą najwyższą jakość, to po drodze jeszcze mamy kwestie prawne i my stoimy na straży, ja to będę powtarzał jak mantrę i wielokrotnie. To jest jakby jedna sprawa. Druga, oczywiście, że otworzymy dla Was środowisko. Wspominamy o tym, że już w nowym roku przygotowujemy aplikację do zarządzania skanem. Już będziecie mogli robić pierwsze użyteczności tego skanu. Już piszemy dla Was nakładki do tego, żeby móc sprawdzić, pobawić się troszeczkę w tym świecie, zarządzić swoim skanem. Model przychodowy, który będziemy omawiać, dotyczy bezpośrednio tego, że w samym świecie przestrzennym będziecie mogli wykorzystywać swój skan do spersonalizowanego świata. O spersonalizowanym świecie jeszcze porozmawiamy. Jako głos społeczności chciałam jeszcze zapytać, co musi zostać zrobione, abyśmy mogli dotrzeć do tego momentu, w którym nasze awatary będą mogły być używane w grach? Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to jak wiecie, dzielą się one na wiele różnych rodzajów. Tam, gdzie jesteśmy wykorzystywani, gdzie chcielibyśmy sobą zagrać lub zagrać jakimś konkretnym bohaterem, czytajcie gry sportowe, na przykład w piłce nożnej czy gry sportowe w NBA,
chcemy sobą zagrać, jasne, chcemy zagrać swoim superbohaterem, więc chcemy go tam zassać. Żeby to było możliwe, raz jeszcze powtarzam, my do najwyższą jakość, nasz partner odbiór tej jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i prawo przesyłu tych danych, żebyśmy nie mieli z nim problemu. Kiedy będziemy gotowi, słuchajcie, tempo rozwoju technologii jest astronomiczne. To znaczy bardzo często dużo się dzieje w międzyczasie. My nie mamy wpływu na regulacje prawne, my nie mamy wpływu na wiele rzeczy, możemy je współtworzyć i to jest nasza rola i to będziemy robić. Zrobimy wszystko, by było to jak najszybciej. Natomiast pamiętajmy o jednych rzeczach. Nie wszędzie hiperrealizm jest wykorzystywany. Oczywiście najpierw na takich partnerach się skupiamy. Drugą sprawą jest to, jakie środowisko oni nam otwierają i czy są gotowi na to, żeby przyjąć tak dużą ilość danych o ściśle określonych parametrach. I tutaj znowu odpowiedź, to oni nam mówią, czego oczekują i na ten czas będziemy z nimi współpracować i starać się dowieść to, jak najszybciej będzie to tylko możliwe. Mariuszu, czy możesz nam powiedzieć, jak wyglądają postępy prac nad importem skanów do Unreal Engine? Oczywiście, słuchajcie, my współpracujemy już od dawna i szukamy różnych środowisk, z którymi możemy pracować, nie tylko z Unreal Engine. Musicie pamiętać, że większość dużych producentów gier komputerowych albo korzysta właśnie z Unreala, ale korzysta też z własnych silników. My musimy być otwarci. My dostarczamy wam plik cyfrowy. To jak go skonwertujemy i do kogo przygotujemy, to już jest duża, duża dowolność. A czy prowadzicie rozmowę z twórcami gier lub światów wirtualnych typu Metaverse? I czy są oni zainteresowani wykorzystaniem danych zbieranych przez platformę Meta Hero? Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że digital u nas narodził się dla game'u i game był naszym pierwszym odbiorcą. I nie patrzcie tylko na CD Projekt i na Cyberpunk 2077, bo mamy wielu odbiorców i z wieloma pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. Więc tak, jak najbardziej tak. Pytasz o Metaverse, a raczej pytacie o Metaverse. Słuchajcie, Metaverse jest światem równoległym, digitalowym do świata rzeczywistego. Nie ma innej i lepszej drogi niż zaczytywanie danych ze świata rzeczywistego do wirtualnego i tam dalej jego rozwoju. Więc tak, wszystkie komórki, które będą rozwijały się w Metaversie, zakupy, podróże, funkcjonowanie będzie związane z światem rzeczywistym i będzie potrzebna do tego technologia, żeby tam się znaleźć. No i my mamy tą technologię w rękach. Wspomniałeś o zakupach i tutaj bardzo się zainteresowałam tym tematem. Opowiedz nam proszę coś więcej o zastosowaniach skanów w sektorze fashion i dlaczego twoim zdaniem firmy z tego sektora będą chciały korzystać z usług Meta Hero? Słuchajcie, moda dotyczy każdego, to po pierwsze. Po drugie, jest to środowisko, które prawdopodobnie jako jedno z pierwszych sięgnie po rozwiązania związane z digitalem, bo musicie pamiętać, że to nie tylko możliwość tego, że siedzicie u siebie na kanapie, szperacie sobie w e-commerce i szukacie sobie jakby swojego ulubionego ubrania u swojej marki, które możecie przymierzyć. To jest jakby jedno, ale szycie na miarę, posiadając wasze ciało, jest kluczem. Rozmawialiśmy o ekologii, rozmawialiśmy o tym, że świat się zmienia, że mamy też problemy energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Marki zmieniają swoje myślenie. Jakby ktoś kiedyś wam powiedział, że będziesz zamawiała samochód na zamówienie i będzie on totalnie tailor-made, to byś powiedziała, chyba nie, mogę wybrać kolor. No, dziś wygląda to skrajnie inaczej. Mamy problemy z energetyką na świecie, mamy problemy z ekologią, z wieloma rzeczami, więc marki też zaczynają rozumieć, że to ty jesteś najważniejsza i dla ciebie powinniśmy ten produkt zrobić jak najbardziej customowy, jak najbardziej dostosowany. I to przyszłość. Nie myślmy o tym tylko, że możemy mierzyć te ubrania, możemy je szyć na miarę i według naszych potrzeb. To zmienia tak naprawdę obraz tego, jak dana produkcja będzie przystosowana do społeczności, do ludzi i do ich oczekiwań, więc totalnie to przestrzeń dla naszego rozwoju. To szalenie ciekawe, bo możemy mieć nie tylko ubrania szyte na miarę, ale także urządzenia dostosowane personalnie do naszych potrzeb. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, warto powiedzieć o e-commerce. E-commerce daje gigantyczne możliwości zasięgu, jeżeli chodzi o dostarczanie danego produktu do twojej potrzeby. Ciało to nie tylko ubranie. Ciało to też healthcare i to, co dzieje się, jeżeli potrzebujemy pomocy od strony medycznej. To też kwestia tego, że używamy różnego equipmentu, który nas otacza. I to jest, czy to jest biżuteria, czy to są rzeczy związane bezpośrednio z produktami, czy to jest sport i fitness i tak dalej. Wszędzie potrzebujemy miary. Wspomniałem, człowiek jest asymetryczny, człowiek jest inny, inną mamy rozpiętość barków,
inny mamy uścisk dłoni, inny mamy układ ucha. Chociażby gdybyście pomyśleli o słuchawkach, mogłoby się wydawać do słuchania muzyki, mogłoby się wydawać, że są one uniwersalne. Pytanie, co znaczy słowo uniwersalne? Bo uniwersalne oznacza uśrednione. A czy my możemy mówić o uśrednieniu? No biorąc pod uwagę płeć męską i żeńską, to już nie jest uśrednienie, mamy pierwszy główny podział. Potem mówimy w kategorii wieku, wzrostu, budowy ciała, potem zmieniamy szerokość geograficzną. To jest tak skrajnie różne, że pozyskiwanie tych danych, praca na tych danych będzie nam dawała nowe możliwości dostosowania produktu do konkretnej jednostki, czyli do nas. Nowe możliwości, o których wspomniałeś, to też nowe działania. W takim razie, czy możesz powiedzieć coś więcej o aplikacji zapowiedzianej w roadmapie, nad którą teraz pracujecie? Jakie możliwości będzie ona dawała użytkownikom? Słuchajcie, aplikacja jest jednym z kluczowych elementów do zarządzania waszym awatarem. My na Q1 nowego roku szykujemy dla was pierwszą wersję, w której będziecie mogli się troszkę pobawić i zobaczyć, co tak naprawdę daje wam możliwość poruszania się w świecie wirtualnym, zwanym dalej metaversem. Będziecie zarządzali swoim awatarem i tam damy wam odrobinę magii, to znaczy jesteście jeden do jednego takimi, jakimi jesteście w świecie wirtualnym, przepraszam, w świecie rzeczywistym, ale w świecie wirtualnym chcielibyście być odrobinę inni. Będziecie chcieli sobie zobaczyć, czy ten tatuaż wam pasuje? Bardzo proszę, służymy. Chcecie zmienić kolor włosów? Służymy. Chcecie zmienić pewne parametry? Chcecie zobaczyć, jak możecie wyglądać po etapie odchudzania? To będzie niekończąca się historia i oczywiście dopiero pierwszy krok do tego, sprawdźmy, co możemy zrobić. Sprawdźmy, jak możemy wyglądać. Sprawdźmy, jak zmieni się nasze życie, jak zmieni się nasz świat. Metaverse jest kolejnym etapem i kolejnym narzędziem. Tak jak ktoś kiedyś nie wyobrażał sobie zakupów w internecie i mówimy o e-commerce, zobaczcie, jak to dziś wygląda. To, ile niespodzianek i nowych możliwości daje wam e-commerce, przepraszam, Metaverse, to dopiero początek. Ale skoro rozmawiamy o tokenie, o biznesie, to może wrócimy na kanapę, dobrze? Dobrze, twoje królestwo prowadź. Super. Mariuszu, wspomniałeś już wcześniej, że za wszystkie usługi Meta Hero będzie można zapłacić zarówno Hero, jak i fiatami. Czy w takim razie wszystkie fiaty zostaną w 100% zamienione na Hero? I jak będzie wyglądał proces weryfikacji po stronie backendu, aby każda płatność dokonana w fiatach została zamieniona na Hero? Tak, transakcje będziemy przyjmowali i realizowali w Hero, w innych walutach, oczywiście też fiat. I oczywiście wszystko, co będzie fiat, będziemy zamieniali i odkupowali Hero z rynku w czasie rzeczywistym. Jest to technologia blockchainowa, więc wszystko będzie transparentne. Opowiedz nam proszę więcej na temat użyteczności tokena Hero. Jeżeli chodzi o samą użyteczność tokena Hero, jest to pewnego rodzaju klucz lub bilet do tego, żeby do naszego świata wejść. Jeżeli jesteście holderami, jeżeli jesteście temu wierni, będziecie w ten sposób wynagradzani przez nas. To znaczy, czy to będzie marketplace, czy to będzie aplikacja, czy to będzie jakiekolwiek środowisko, czy e-commerce'owe, czy gamingowe, czy healthcare połączone z nami, będziecie mieli prawo do większej ilości funkcjonalności, do rabatów, do tego, żebyście mogli jako pierwsi dotknąć tego rozwiązania. Chociażby podstawowe rzeczy w aplikacji, będzie ona dla was otwarta i dedykowana wam przez to, że używacie tokena Hero. Skoro już jesteśmy tak głęboko w tym temacie, to podpowiedz mi, czy planujecie implementację mechanizmu spalania tokena? Jeśli tak, proszę wyjaśnij, jak on będzie działał. Słuchajcie, jako community jesteście dla nas najważniejsi i my podjęliśmy dwie bardzo kluczowe decyzje. Pierwsza jest taka, że 10% obrotów z działań na B2C przekazujemy do decyzyjności community i ta community, która będzie o tym podejmowała decyzję, to jest 20% największych holderów poza walletami firmowymi. Oznacza to, że jeżeli znajdujecie się w 20% top holderów, razem z nami podejmujecie decyzję, co z tym robimy. Przykładowo, jeżeli mamy 10% przychodów, o których wspomniałem z B2C, to będziecie razem z nami decydowali, czy przekazujemy te pieniądze na cele charytatywne, czy je spalamy, czy je inwestujemy w nowe zagadnienie technologiczne, w jakiś rozwój, czy po prostu szerujemy je na wasze wallety. Społeczność jest również zainteresowana, na czym będzie polegało głosowanie członków community przy wybieraniu kolejnych lokalizacji skanerów. Czy planujecie wdrożenie modelu DAO do zarządzania takimi uprawnieniami userów? Jeśli tak, czy trzeba będzie posiadać określoną ilość tokenów, aby zagłosować? Po pierwsze tak, planujemy, budujemy dla was środowisko, by móc głosować.
I tak jak wspomniałem, liczy się 20% top holderów poza walletami firmowymi. Jeżeli znajdujecie się w top 20% tych walletów, zaczynacie współdecydować nie tylko o tym, gdzie stanie komora i jak się będziemy rozwijali, ale również o zyskach z przychodu B2C. Ciekawostka dla Was to to, że żeby znaleźć się w tych procentach, wystarczy $22 na dzień dzisiejszy. A czy możesz nam jeszcze na zakończenie naszej rozmowy powiedzieć, na czym będzie polegał program lojalnościowy, jaka będzie jego mechanika oraz kiedy zostanie on uruchomiony? Słuchajcie, program lojalnościowy jest dla nas bardzo ważny ze względu na to, że Wy jako community jesteście dla nas bardzo ważni. Cały czas ten program rozwijamy. Zaczęliśmy od tego, że nagradzamy 20% top walletów i od tego zaczynamy. Bądźcie odrobinę cierpliwi, na przyszły rok przygotujemy nowe możliwości dla programu lojalnościowego, a ja ze swojej strony już dziś zapraszam Was za tydzień do kolejnego spotkania ze mną. Podsumowując naszą rozmowę, nie da się ukryć, że nowe technologie są przyszłością. Dziękuję Ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.